Lublinie jest koncert Sanach i jako jej największa fanka, albo może jedna z największych fanek, oczywiście stwierdziłam, że muszę pójść i na tym koncercie nie może mnie zabraknąć, więc idę się dzisiaj super bawić. Trener pojechał, niestety, pojechał na mistrzostwa do Stanów, więc ja dzisiaj w ramach treningu śmigam nad zalew. Mam taką swoją trasę 25 km, więc planuję ją dzisiaj zrobić w miarę na czas, więc korzystam z przepięknej pogody i śmigam na lewo. Godzina 15, 20 km. Nie powiem, ale trochę się zmęczyłam. U mnie wieczorna pielęgnacja ostatnio jest naprawdę bardzo prosta. Powiedziałabym nawet minimalistyczna. Oczywiście dwuetapowe oczyszczanie standardowo. Na początek mam tutaj bardzo fajny emulgujący olejek od Veoli. Fantastyczny, wszystko rozpuszcza, jest delikatny, nie szczypie w oczy, super się zmywa. Perełeczka kosmetyczna. A jeżeli chodzi o drugi etap, czyli o domycie, to ja mam tutaj emulsję myjącą od Basic Lab. W sumie mam tutaj już Denko. Też bardzo fajny, delikatny produkt myjący. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o aktywne składniki, to ja już od dłuższego czasu z Basic Lab używam to serum na przebarwienia. I jeżeli dobrze pamiętam, jest to moje już trzecie opakowanie. Ja cały czas walczę z takimi przebarwieniami posłonecznymi. Mam duży problem, żeby się ich pozbyć, więc tutaj cały czas działam tak rozjaśniająco na moją skórę. To serum też bardzo fajnie się sprawdzi dla osób, które mają problemy z zaburzoną pigmentacją, nierówny kolorot skóry, mają przebarwienia po trądziku, melazmę. Bardzo fajny produkt do takiego działania natychmiastowego. Ja ostatnio mocno też staram się odbudować mój płaszcz hydrolipidowy, ponieważ po różnych zabiegach moja bariera została delikatnie zaburzona i mam też bardzo fajny krem od Basic Lab z ceramidami. I mamy tutaj, słuchajcie, ceramidowy krem regenerujący z 5% betainą i 3% mocznikiem. I jest to krem, który bardzo fajnie sprawdzi się dla osób, które mają skórę po zabiegach bardzo suchą, dojrzałą, atopową, zaczerwienioną i potrzebują bardzo mocnego odżywienia i odbudowy. Ponieważ ten krem ma bardzo fajną, gęstą konsystencję, która też bardzo dobrze się wchłania i daje nam takie ukojenie, uspokojenie skóry. Oprócz tego, tak jak tutaj mówiłam, ma w swoim składzie 3% mocznik, który zapobiega utracie wody z naskórka. Krem też zawiera mnóstwo olei roślinnych i one działają trochę jak taka kołderka, jak taka okluzja dla właśnie naszej skóry, czyli zabezpiecza przed utratą wody z naskórka. Sam kosmetyk też działa bardzo mocno wygładzająco i tak nawilżająco naszą skórę. Tak jak mówiłam, to jest krem z ceramidami, czyli bardzo fajnie odbuduje nam właśnie tą warstwę hydrolipidową. Dla mnie ten krem to jest takie domknięcie mojej wieczornej pielęgnacji. Ceramidy to takie spoiwo dla naszej skóry, taki cement. Przez to też bardzo fajnie i szybko odbudowuje nasz płaszcz hydrolipidowy. Także ja polecam serdecznie, jeśli poszukujecie
fajnego, sprawdzonego kremu z ceramidami. Więc tak wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Oczywiście też w ramach naszej współpracy z marką Basic Lab mamy też przygotowany dla Was kod zniżkowy na hasło LGS na kosmetyki właśnie od marki Basic Lab. Oczywiście wszystkie informacje zostawię Wam w opisie pod filmem. A teraz ja, słuchajcie, lecę na jakiś filmik Netflix, Netflix time. Hejka, hej, ja już po treningu w domu mniej więcej się ogarnęłam i zajechałam jeszcze na szybkie zakupy. I muszę Wam powiedzieć, że zaczyna się teraz najlepszy czas, jeżeli chodzi o jedzenie i o moje gusta. I jedzenie jest tak teraz pyszne i te wszystkie truskawki, zresztą za chwilę Wam pokażę, szparagi, fasolka szparagowa, pomidory malinowe sprawiają, że w ogóle jedzenie dla mnie jest ogromną przyjemnością, bo można w ciągu sekundy przygotować naprawdę pyszne dania, pyszne jakieś obiady, przekąski, więc zajechałam na targ, wydałam oczywiście miliony monet, ale na to akurat mi nie szkoda, więc mam tutaj już wszystko przygotowane, więc pokażę Wam może kilka też trików na przechowywanie, które mi ułatwiają przechowywanie szczególnie takich rzeczy, które szybko się psują. I to po prostu sprawia, że aż chce się jeść, naprawdę. Oczywiście muszą być pomidory malinowe, fasolka, truskawki. Są tak już boskie i takie pyszne, że to jest czysta przyjemność. Rzodkiewka, szparagi to mogę jeść teraz w ilościach w ogóle nieograniczonych, więc za chwilę ogarnę. Też kupiłam sałatę na sałatki, więc spróbuję zrobić takie trochę przygotowanie tych rzeczy, żeby dobrze mi się przechowywało, żeby były łatwe w obsłudze, szybkie do wyciągnięcia i do zjedzenia. Więc spróbuję to ogarnąć. Aha, i oczywiście gigantyczny słoik. Co, Justyna? Dzbanek. Gigantyczny dzbanek wody, bo trzeba się nawadniać. Zaraz sobie przygotujemy z limonką, cytryną i z imbirem i z lodem. Tutaj szparagi mamy. Szparagi lądują za chwilę do piekarnika. Tutaj się mieści w tym dużym dzbanku tak około 1,5 litra wody i to jest taka wielkość, taka pojemność, którą ja staram się dziennie wypijać. Raczej nie daję rady więcej, powinnam może więcej, ale cieszę się, że daję radę wypić taki dzbanek. Cytryna, limonka, tak jak mówiłam, imbir, czasami jakieś inne owoce, żeby to była po prostu, wiecie, przyjemność. Dla mnie sukcesem, jeżeli chodzi o picie wody, jest to, żeby ona była po prostu smaczna, z jakimiś minimalnymi dodatkami, zimna, schłodzona, żeby po prostu chętnie po nią sięgać. To jest, wiecie, sekret, bo po taką ciepłą, niegazowaną i taką nieatrakcyjną to tak troszkę gorzej mi idzie. Ok, teraz dalsza część. Borówki, szklane pojemniki. Jeżeli chodzi o szklane pojemniki, ja mam z, jeżeli to cokolwiek pomoże, z tej marki, ale też mam mnóstwo z IKEA. Najzwyklejsze szklane pojemniki, one są moim zdaniem najlepsze do przechowywania owoców, warzyw, w ogóle żywności. Więc borówki już tutaj ogarnęłam, są czyste, gotowe do zjedzenia. No i też borówki czy truskawki, w ogóle owoce są super jako zamiennik słodyczy, jeżeli macie taką słabość jak ja. To moja trenerka Dagmara mówi, Justyna, zastąp po prostu słodycze owocami. Jeżeli nie potrafisz przetrwać bez czegoś słodkiego, masz taki dzień, to owoce. Więc staram się, wiecie, tak robić. Także boróweczki gotowe. Jeżeli chodzi o sałatę, nie wiem jak Wy, ale u mnie to się psuje w tempie ekspresowym. I jedyną opcją jest to, żeby odsączyć ją w takim, jak to się nazywa? To nie jest urządzenie do sałaty, taki odsączacz. To jest też z IKEA, możecie to spokojnie kupić. Ona już jest wypłukana, podzielona. Teraz tylko ją muszę odsączyć, kręcąc tym tutaj. Ładnie nam się woda zbierze i przełożymy też do pojemnika szklanego, ale przekładając tą sałatę ręcznikiem papierowym. Sałata już ogarnięta i teraz wystarczy przełożyć sałatę do pojemnika szklanego, w którym jest papier, taki ręcznik papierowy, ręcznik kuchenny. Ten ręcznik po prostu pochłonie całą wilgoć i ta sałata, ten miks sałat jest w stanie przetrwać w tym pojemniku z tym papierem ponad tydzień nawet, gdzie czasami mi po dwóch dniach wszystko się psuło. Naprawdę jest to super rzecz, a kupujemy zazwyczaj duże pojemności, to się szybko psuje, wyrzucamy, więc to jest patent naprawdę świetny, ja to już robię od dawna. Do tego dołożymy jeszcze jedną warstwę ręcznika, na to reszta, znowu ręcznik i przykryjemy.
Proszę bardzo, sałata gotowa, zaraz wyląduje w lodówce. Teraz rzodkiewka. Udało mi się kupić taką naprawdę piękną rzodkiewkę, więc za chwilę ją oczyszczę z liści, umyję. Ja przechowuję rzodkiewkę zawsze w wodzie. Myślę, że znacie na pewno ten patent, więc najzwyklejszy litrowy słoik. Mam nadzieję, że pomieści mi się tutaj ta rzodkiewka. Nalewamy do tego słoika wodę, do tego wrzucamy rzodkiewkę i ta rzodkiewka jest chrupiąca, niewyschnięta. Musicie tylko po prostu zerkać co jakiś czas na tą wodę, jeżeli długo używacie i długo trzymacie w lodówce, to ją wymieniać. Ta rzodkiewka będzie chrupiąca, nie będzie taka, wiecie, sflaczała, która w ogóle się nie nadaje później i nie smakuje. Także to też ogarniamy. Ok, mamy już wszystko gotowe. Rzodkieweczka, borówki, sałata. Jeżeli chodzi o pomidory, są przepiękne i na pewno smaczne na kanapeczkę albo po prostu same z solą i z pieprzem. Będą smakować bosko. Natomiast ja od dłuższego czasu nie przechowuję pomidorów w lodówce. Kiedyś mi się zdarzało. Czytałam ostatnio, że dużo lepiej smakują i zachowują te swoje walory smakowe przechowywane w temperaturze tak 10 stopni. No oczywiście to nie jest temperatura, która panuje w domu, więc szczególnie latem. Więc kiepsko, ale mamy tylko 3, więc mam nadzieję, że szybko je zjemy. No chyba, że będę już naprawdę takie, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo dojrzałe, to wtedy wylądują w lodówce, ale generalnie jakoś nie smakują mi potem, jak siedzą w lodówce. Więc to taki tip. No i co? Truskawki to, wiecie, zostaną zjedzone za chwilę w tempie ekspresowym, fasolka jest na kolację. Wszystko gotowe, idę ogarniać dalej. Tymczasem. Myślisz? No a nie? No ja nie wiem. No przybliż sobie na trzy. Lis, lis. Lis jakiś. Masz. Masz pisaszkę. Co ty tam masz, dziewczyno? Co serwujesz dzisiaj na... Upiekłam. Upiekłaś? O. Może przyjdziemy tutaj na plażę? No i tutaj już, proszę bardzo, tak powiem, sok z gumi jagód jest już właśnie powoli robiony. Tutaj idzie, jak pewnych rzeczy się nie zapomina, prawda? No jednak, to wiesz, jak jazda na rowerze. Jak jazda na rowerze, pewne rzeczy się nie zapomina. Witajcie moi drodzy, dzisiaj wspólnie z Justyną jesteśmy na takim babskim wyjeździe. Nasz zaległy prezent, słuchajcie, świąteczny, bożonarodzeniowy właśnie realizujemy. I już było z rana, już była z rana przepyszna kawka, śniadanko oraz prosecco. Chyba w związku z tym trochę mi się zaczyna język plątać. No potem pogoda tak nam się łamie. Ale Nina, już słoneczko wyszło, rano deszczyk padał, ale słoneczko jest, więc ja jestem pełna optymizmu, że zaraz skoczymy do basenu i pokażę ci moje umiejętności szapką. Ja czekam na szapkę i na krawat. No, trochę tak, ale szapka już coraz lepiej. Kolejny szlafrok. Kolejna sauna. Kolejne jacuzzi. No tak można żyć. Tak można żyć, moi drodzy. Tu mamy pyszne jedzenie. A to już o jedzeniu, chciałam powiedzieć o zachodzie słońca, który był fantastyczny. Mówię. Jedzenie. No co już mogę powiedzieć? Nie. No pod korek. My 10 na 10, nie, Kasia? Tak, jest przepyszne jedzenie, ale wiecie, w czym jest problem? Że my nie znamy limitów. Tak. No my jemy jak po prostu... No tak, no wypuszczone z jaskini. Jakby nigdy jedzenia nie widziały. W sensie bardzo kulturalnie, ale tak jakoś nie znamy... Nie wiemy, kiedy powiedzieć dość. Dość nam mówi po prostu zamek w spodniach i tak. Guziczek. Który tak jest odpinany w drodze powrotnej.
Okej, moi drodzy, jesteśmy właśnie w aucie, wracamy do domu po pięknym, wspaniałym weekendzie, takim babskim, tylko dla nas. Tak jak wam, tak, tylko we dwie. Tylko pisałam wam na Instagramie, że mamy z Kasią w zasadzie taki spóźniony prezent. Bożonarodzeniowy, bo nie robiłyśmy sobie prezentów, tak umówiłyśmy się, że gdzieś w końcu pojedziemy razem. Spędzimy troszeczkę razem, tak jeden na jeden więcej czasu i po prostu gdzieś pojedziemy i to jest naprawdę super sprawa i taki pretekst do tego, żeby gdzieś się ruszyć razem. Tym bardziej, że mamy gdzieś tam tak różne grafiki prywatnie, że ciężko się naprawdę czasami złapać, także bardzo się cieszę, że nam się udało. I to zobacz, pierwszy raz i nie nawet na jeden dzień, tylko na cały weekend. To było szaleństwo. To szaleństwo. Ale słuchajcie, był relaks, były ploty, była też drzemka, troszkę się tutaj na telefonie, było też pływanie żabką pod osłoną pięknego zachodu słońca, więc naprawdę było wszystko, aperolek również, więc ja jestem bardzo zadowolona, zrelaksowana, mogę wracać. Powiem wam, troszkę pospałam. I naprawdę, dobrze. To był taki bardzo fajny weekend, tak na spokojnie, no nie, nigdzie się nie śpieszyłyśmy, nie było tak, że trzeba coś zrobić, gdzieś ktoś dzwoni, trzeba już się żegnać, tylko było tak naprawdę na spokojnie, no i też super miejsce. Też pisałyście na Instagramie, że polecacie ten hotel konkretnie i te okolice, też jakieś takie typowo rocznicowe klimaty. Ja tutaj potwierdzam, bo cały resort jest bomba. Naprawdę nie ma się do tego przyczepić, ale też te tereny wkoło są bardzo ładne, jak na przykład chciałybyście wynająć rower i pojeździć, to no, bo łódkę super. Można też popływać, tak. No i tutaj ja myślę, że na duży plus zasługuje przepyszne śniadanie, ogólnie jedzenie bardzo smaczne, śniadania były przepyszne, także ja jestem uradowana tym wyjazdem. Było wszystko to, co trzeba, co potrzeba, żeby wyjazd był, wiecie, udany. Super, świetne towarzystwo, dobre jedzenie, piękne miejsce, wiecie, tutaj krajobrazy i też taka fajna energia spokojna, także na pewno mam nadzieję, że kiedyś tam wrócimy, a teraz już wracamy, wracam do domu, trochę nam się pogoda psuła, ale teraz wyjeżdżamy, mamy, więc lemon, płaczę lemon, że wyjeżdżam. Hejka, hej, dzień dobry, witajcie w powyjazdowej rzeczywistości, już jestem w domu, tutaj mamy kokosa, cześć kokos. Więc się witamy wspólnie, już jestem w leginsach gotowa do działania, zwarta i gotowa, poniedziałek. Jestem już po treningu z Dagmarą, bo dzisiaj miałyśmy trening u mnie w domu, co jest w ogóle fantastyczną opcją i mega komfortową dla osób, które potrzebują jednak dodatkowej motywacji z zewnątrz, tak jak ja, to jest super sprawa, żeby był ktoś i tłumaczył, pokazywał wszystko, jak to robić. Poza tym muszę wam powiedzieć, że ja nie mam do końca takiej dużej świadomości swojego ciała, jak to spinać, jak ruszać się. Tak dawno nie ćwiczyłam, że naprawdę przydaje się, wiecie, ręka profesjonalisty obok, ale z ciekawych rzeczy przyszły mi właśnie kostiumy kąpielowe. Z racji zbliżających się wakacji powoli szukam, zastanawiam się, co, gdzie zamówić, ale też zamówić rozsądnie, coś, co będzie uniwersalne, coś, co mi się przyda. I przyszły mi trzy kostiumy, które za chwilkę wam pokażę, bo naprawdę są warte uwagi. No i mam nadzieję, że sprawdzą się, że te wakacje wypalą. Powinnam mówić, żeby nie zapeszyć, no ale trudno, powiedziałam. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak widzicie, tutaj nie będzie większego szaleństwa. Ja jestem team, wiecie, klasyczne kolory, czekoladowy, czarny. Białe stroje średnio się noszą, jeżeli chodzi o kontakt z wodą, więc raczej wybieram takie klasyczne. Ale bardzo ważne jest w przypadku moim kostium z grubego materiału, najlepiej z jakimś fajnym wsparciem dla brzucha i dla biustu. No i też w takim fajnym kroju, bo muszę wam powiedzieć, że miałam w tamtym roku taki kostium wycięty, ale dosyć zabudowany i tak średnio się w nim czułam. Więc zamówiłam sobie przede wszystkim ten pierwszy, który mierzyłam i naprawdę wydaje się być bardzo fajny. Z tej marki, której uwielbiam bieliznę. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z doborem sobie szczególnie staników, to gorąco polecam zajrzeć na ich stronę, bo tam jest ogromny wybór i bardzo fajna rozmiarówka i to jest porządna bielizna, za którą warto zapłacić nawet trochę więcej. No i zamówiłam sobie od nich ze strony taki jednoczęściowy, czarny, klasyczny, absolutnie prosty krój. Natomiast zależało mi na tym, żeby nie był zabudowany jakoś tak, wiecie, ekstremalnie. I mamy tutaj pięknie wyciętą nogę, super wymodelowane nogi, bomba to wygląda. Tutaj mamy troczki, ale co mnie urzekło i co bardzo mi się podoba w tym kostiumie, to są tutaj wszyte te miseczki. Mamy tutaj taką taśmę, która podtrzymuje biust, więc tutaj mimo, że to jest jednoczęściowy... Kogoś bardzo zainteresowany. Mimo, że jest to jednoczęściowy kostium, to mamy wsparcie. Nie, 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 nie.
No i dodatkowo miseczki w środku są wyciągane, więc jeżeli Wam nie są potrzebne albo nie odpowiadają, można to wyciągnąć. No i kółeczka, te srebrne, możecie sobie na przykład na krzyż kostium zawiązać. Jest naprawdę rewelacyjny, bo leży przepięknie na sylwetce i mimo, że jest totalnym basiciem, to gorąco Wam polecam, na pewno na wakacje ze mną jedzie, wrzucę Wam link. No i zamówiłam też czekoladową wersję, z tym, że jeżeli chodzi o tą czekoladową wersję, to jest marka Cornelia Rataj, którą bardzo polecałyście na Instagramie, bo pytałam Was kiedyś, czy macie jakieś polecajki kostiumów takich niesieciówkowych. No i zamówiłam dwie sztuki. Przepiękny czekoladowy kolor, troszeczkę jest przekłamany, na żywo jest dużo ładniejszy, troszkę bardziej mleczny, a nie taka gorzka czekolada. W każdym razie zamówiłam dwuczęściowy kostium, co u mnie się ostatnio rzadko zdarza. Natomiast mamy tutaj fiszbiny, miękką miseczkę, ale naprawdę fajnie się wszystko trzyma. No i tył związywany na supeł. Ktoś napisał na Instagramie, że to pewnie przeszkadza przy leżeniu na leżaku. Nie pomyślałam o tym. Bardziej widzę plusy takie, że po prostu możecie sobie ścisnąć albo poluzować wedle upodobań. No i majtki, które na początku się wydają, wiecie, tak jak patrzymy na skalę i na wielkość, że są w ogóle co? Gigantyczne, w sensie bardzo wysokie. I teraz tak, one są wysokie i one sięgają za pępek. Natomiast jeżeli macie taką trochę luźną skórę w przypadku, no ja widzę po dzieciach, w przypadku dolnej części brzucha jest bardzo taka luźna skóra, za którą ja no nie ukrywam, jakoś niespecjalnie nie przepadam, więc czasami w przypadku dwuczęściowych kostiumów przydaje się trochę takiej, wiecie, trochę takiego wsparcia. I tutaj mamy taką ekstremalnie grubą gumę. Ona jest bardzo gruba i pięknie modeluje ten fragment brzucha. I mimo, że jest to dwuczęściowy strój, to on naprawdę daje duże wsparcie, duże modelowanie sylwetki. Bardzo jestem zadowolona, a jak zobaczyłam te majtki na samym początku, mówię, nie, no nie ma opcji. Ale naprawdę fajnie modelują sylwetkę, ale ten drugi strój czekoladowy, jednoczęściowy, dziewczyny, jestem zachwycona. W ogóle ten materiał tych kostiumów jest bardzo gruby, mocny, przez to nic nie fruwa, wiecie. Naprawdę to jest konkretny element. Oczywiście te stroje kosztują trochę więcej, ale tak jakby ja widząc to, tą jakość jestem w stanie zapłacić nawet więcej. I tu mamy kostium jednoczęściowy, bardzo podobny do czarnego, natomiast pięknie wycięta noga i absolutnie śliczny tył, który super modeluje plecy, regulowane ramionczka. I mimo, że ja, wiecie, tak się zastanawiam, tutaj nie ma wsparcia dla biustu, więc pewnie to będzie średnio wyglądać, to wrzucę Wam tutaj zdjęcie. Naprawdę wygląda ten strój bosko. Jest prosty, minimalistyczny, ale bardzo efektowny i fajnie będzie grał z taką wakacyjną szafą. I to wszystko, jeżeli chodzi o takie polecenia kostiumów kąpielowych na ten moment. Jeżeli macie, dziewczyny, jakieś swoje ulubione marki, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo tam zawsze fajnie można się wymieniać informacjami. Ja z mojej strony te na pewno marki mogę polecić. Mam nadzieję, że w praktyce sprawdzą się równie dobrze, co po mierzeniu, takim, wiecie, wstępnym w domu. Stylówka dnia. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra, ponieważ mam nowy aparat, ten sam, który ma Justyna, aby wszystkie klipy były nagrywane tym samym aparatem i były tej samej jakości, więc mam nadzieję, że jest wszystko ok. Ale wracając do mojej dzisiejszej stylówki, to pomyślałam, że Wam nagram, ponieważ mam przepiękną lnianą koszulę marki Saumi. Jest to polska marka. No i ta koszula jest w takim przepięknym różowym kolorze i jakoś tak poczułam dzisiaj vibe na kolor, jakoś mam, nie wiem, dużo dobrej, pozytywnej energii, więc stąd ten kolor. Ja myślę, że taka koszula bardzo fajnie prezentuje się z jeansami. Te, które tutaj widzicie, są z Zary, z najnowszej kolekcji. Postaram się Wam znaleźć link do nich, ponieważ kupiłam je w sklepie stacjonarnym. Więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć te spodnie na stronie. Do tego, słuchajcie, najwygodniejsze ever sandałki na obcasie, może bardziej klapki z H&M-u. Biżuteria oczywiście apart. No i mam też naszą torebkę z najnowszej kolekcji. Więc tak prezentuje się moja dzisiejsza stylóweczka. Powiem Wam, że dzisiaj mam taki typowy dzień organizacyjny. Sprzątanie, gotowanie, pranie, zakupy. Pojadę też do krawcowej. Typowa proza dnia codziennego, ale zanim przejdę do niej,
to przyjechałam właśnie na miasto, bo idę zaraz do Geneo Clinic. Jest to taka bardzo fajna klinika w Lublinie i będę miała wykonywany zabieg, który nazywa się ICUN. Jest to zabieg, który można wykonywać na całe ciało, można też wykonywać na twarz. Ja skupię się tutaj na moich nogach, bo zależy mi na to, żeby je ujędrnić, pozbyć się celulitu, zrobić sobie taki fajny drenaż nóg. Jest to bardzo przyjemny zabieg, bo miałam już raz wykonywany, więc idę ponownie. Szybka kawka, ciśniemy dalej. Witajcie moi drodzy, ja już tutaj słuchajcie ogarnięta, Justyna się maluje w drugim pokoju i nagrywamy dzisiaj dla Was film o naszych kosmetyczno-włosowych perełeczkach, czyli takich niezbędnikach, które używamy już od kilku dobrych lat. Będzie też kilka słów o sprzęcie, wszystko będzie w jednym odcinku, więc jeśli kiedykolwiek pojawią się pytania na temat włosów, będziemy do tego odcinka odsyłać. Zabieram cię, moja droga panno, dzisiaj na lunch. To w drogę? To w drogę. Komu w drogę, temu czas. Co ty byś zrobiła? Powiem ci, to jest tak wygodne jechanie sobie tak tutaj na tym miejscu pasażera. Kosmiczne. I po prostu bardzo przyjemne, więc cieszę się niesamowicie, że jestem teraz wożona. Ale teraz już lepiej ci idzie. Tak? No, tak myślę. Już długie trasy przerabiałyśmy. Ostatnio, nie jedną, nie dwie, nie trzy. Jakoś tak nie stresuję się. W sensie jakoś tak już nie jest to dla mnie jakieś takie... No już tak jak, tak, wiesz... Tak już mi tak serce nie bije, tak jak kiedyś. No. A nawet jak jedziesz do nowego miejsca, w sensie, że nie, nie znasz... Nie, w ogóle na tym się to nawet nie myśleć. No właśnie. Ważne, żebym miała tylko tą nawigację i ogień. No, cieplutko w Lublinie. Cieplutko, cieplutko. Nie wiem, sama jestem w szoku. No. Jest takie przełamywanie swoich, wiesz, granic, barier. No bo to się tak może wydawać, że to jest pierdoła. Ja tak czasami się na tym łapię, że no Boże, oj, no to jest tylko ja za samochodem. Ale pamiętam też w sumie, jak byłam młodsza dużo, jak potrafi to być paraliżujący strach. Kurczę, teraz wiecie, co jest taki problem? Przecież ja lubię, jak jest ta trawa i są te takie łąki, które się nie kosi. A nic nie widać. Ale no z tymi samochodami, szczególnie tutaj przy ulicy. No trudno jest. Jesteśmy, słuchajcie, na lunch z okazji Dnia Mamy i w zasadzie, wiecie co, ale nie, to jest, Kasia, twoja zasługa, bo rozmawiałyśmy o tym rano i Kasia mówi, a jakie masz plany na dzisiaj? I ja tak mówię, Boże, nie mam żadnych planów, nie robię dla siebie nic miłego, a w sumie dlaczego nie? No i stwierdziłyśmy, że dzisiaj idziemy razem, więc tutaj... Kwiatuszki już jedne dostałam. Tak, jedne już dostałam kwiatuszki, teraz czekamy, na co my czekamy? Na pyszną sałatkę. Sałatka będzie orzechowa i do tego bajl z... Szarpaną wołowiną. Szarpaną wieprzowiną. Tak. Wieprzowino, przepyszny.
Gdzie wiecie co, tutaj do Pelier warto przyjść na sałatki, bo to nie jest takie proste, żeby zrobić dobrą sałatkę, a tutaj macie naprawdę duży wybór, jeżeli chodzi o sałatki. My wybrałyśmy tą orzechową i mam nadzieję, że będzie pyszna. Także czekamy, głodne, jak zawsze, always. Okej, ja już po wizycie u ortodonty zostało mi jeszcze 2 tygodnie noszenia aparatu. 13 czerwca idę na wizytę, więc będę miała właśnie ściągnięty aparat, założone druciki, oczyszczone zęby, więc już się nie mogę doczekać. A tymczasem śmigam do Justyny, bo będziemy dzisiaj nagrywać film z letnimi elementami. Taki trochę mierzymy z różnych sklepów, bo w sumie zaraz już czerwiec, dużo osób też wybiera się na różnego rodzaju wakacje, więc może kogoś zainspirujemy do czegoś, więc śmigam. Kto tam mnie odwiedził? Kokos, podobno ty masz tutaj zakaz. Podobno masz zakaz bycia w tym pokoju. Więc lepiej uciekaj, albo chowaj się. Zobaczcie, jaką mamy przepiękną letnią garderobę przygotowaną dla was. Twój pies ma zakaz i tutaj jest. Lubią łamać zakazy wszyscy w tym domu. Kokos! Wypraszamy. Chciałbyś być gwiazdą YouTube'a? Nagrać byś chciał coś do... Ubrówkę dla piesków. Albo test karny i smaczków. No, to byłbyś mistrzem. To byłbyś mistrzem w tym testowaniu. Pa! Ale nagrywamy dla was, tak jak mówiłam, przegląd letnich elementów. Mamy mnóstwo lnu, przepięknych sukienek, jest też kolor, Justyna widzę zaszalała, więc to już niebawem na kanale. Film nagrany i teraz bezczelnie zostałam u Justyny na lunch. I powiedz mi, co ty przygotowujesz, bo to będzie sałatka z... Plan jest taki, że został mi w lodówce ser halloumi i przypomniałam sobie, że jest taki naprawdę fajny przepis na sałatkę z serem halloumi i trochę ją zmodyfikujemy. To jest przepis z kwestii smaku. Przepis z kwestii smaku, to się nazywa sałatka z serem halloumi. I teraz tak, potrzebujemy oczywiście miks sałat, chorowitki zjedzą rosołek, a mama z ciocią zjedzą sałatkę. Okej. Okay. I teraz tak, mamy tutaj miks sałat. Ser halloumi kroimy na cienkie plasterki, będziemy go smażyć za chwilę na patelni. Mm-hmm. Troszeczkę opiekać, żeby zrobił się tak jak tutaj jest na obrazku, taki wiecie, przypieczony. Do tego zamiast ananasa będziemy dodawać... 3 truskawki. Nie! 2, 4, 5, 6, 7 truskawek. Okej. Okay. Reszta została zjedzona rano, wybacz, mam 7. Więc truskawki. I jest bardzo fajny dressing. Mamy tutaj syrop klonowy, sok z limonki, sok z cytryny i odrobinę oliwy z oliwek. Mm-hmm. Nie mam orzechów, ale mam migdały, więc przyprażymy migdały na patelni, moi drodzy. Zastanawiałam się nad pomidorami, ale trochę one mi tutaj nie pasują, więc będzie trochę bardziej na słodko. A też szparagi? I szparagi będą taką przystaweczką. Obok tutaj, wiecie tak, ze 2-3 szparaczki. Z racji tego, że ja uwielbiam, kupuję po prostu cały czas. Po ile teraz są szparagi? Słucham? Po ile teraz kupiłaś szparagi? 11 zł. Ja też 11. Więc to zrobię, ale to w piekarniku. Najważniejsze jest to, na moje szparagi przepis idealny, żeby one były oczywiście umyte, surowe, odkrojone końcówki na 220 stopni na 10 minut. Bardzo wysoka temperatura, ale nie przegrzewamy, bo one potem się robią takie włókniste, flakowate, a mają być... Ale też troszkę oliwy i sól pieprz, no nie? Tak, oliwa zdecydowanie, oczywiście. No, okej, okay, no tutaj działaj. Ja popatrzę, jak ci idzie, sprawdzę kontrolę jakości. Myślałam, że się nie nagrywa, ale się nagrywa. Zapraszam. Ser halloumi jest fajny, bo on ładnie się przypraża na patelni, więc ja go bardzo lubię. Zresztą tą sałatkę kiedyś robiłam, pamiętasz, bardzo się smakowała. Tak. Jak to powiedziała Justyna, dzieło sztuki. Dzieło sztuki. Skromnie bardzo. Perfect, perfect, perfect. Wszystko okej? Okay? Powiem wam, nie mówię się z pełną buzią, ale pochodka. Just give me a...
ogarnęłam właśnie pościel, bo wyciągnęłam z szafy taki prezent świąteczny. To jest pościel z IKEA, bardzo ładna. I ona niestety, to jest minus suszarki, przeleżała w suszarce za długo i była tak kosmicznie pognieciona, że wiecie, stwierdziłam, że ją ogarnę. I tutaj będzie wieczorem to takie uczucie pościeli hotelowej, która jest idealnie wykrochmalona, świeżutka, pachnąca i biała. Więc ona długo biała nie pozostanie, ale to już wiecie, na marginesie. Ogarnęłam przy pomocy tej parownicy. Ja już Wam ją kiedyś pokazywałam, ale w dalszym ciągu uważam, że jest warta bardzo polecenia. Ja teraz w zasadzie nie korzystam z żelazka w ogóle, tylko z tej parownicy. I plus ma taki, że zbiornik macie tutaj na wodę, więc sam proces prasowania jest super, bo ona jest niezwykle leciutka. To jest Tefal? Chyba tak. Tak, to jest Tefala parownica. Także bardzo fajna, ona stoi w garderobie docelowo, więc nie noszę jej, tak wiecie, z miejsca na miejsce, ale jak czasami trzeba, to przydaje się też do prasowania pościeli, a do koszul, do ubrań generalnie jest naprawdę super. Także tak, no ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Hejka, hej, właśnie ogarniam poranną pielęgnację i stwierdziłam, że może pokażę Wam kilka nowości. Wielki moment zmiany SPF-u. Moja skóra nie jest jakoś takiej super turbo fantastycznej kondycji ostatnio. W sumie zastanawiam się dlaczego, bo nie zmieniałam specjalnie nic. Troszeczkę zaczęło mi wychodzić przebarwienia, ale przyznaję szczerze, że w dalszym ciągu strasznie opuszczam dokładanie filtra. Jakoś mam tak strasznie podatną skórę na przebarwienia i też ostatnio jak byłyśmy z Kasią w Lemonie, to nie miałam żadnego nakrycia głowy, a było bardzo ostre słońce i jakoś tak wiecie, no amatorka, no człowiek myśli, że nic się nie stanie, a no widzę, że coś tutaj, coś się zadziało. W każdym razie, jeżeli chodzi o SPF, zużyłam już ten SPF od Sysdermy Repa Skin, on jest bardzo fajny, natomiast odrobinkę już chyba, mam wrażenie, robi się troszeczkę za ciężki, bo on jest bardzo ładny, nawilżający, naprawczy i tak. Im jest cieplej, w sensie teraz akurat jest zimno u nas, ale jak są takie bardzo słoneczne, ciepłe dni, to trochę mi zjeżdża make-up na nim, więc on sobie poczeka chyba na jesień. W każdym razie mam tutaj takie dwa produkty od marki Kors. Ja tą markę znam, to jest grecka marka, przez tą maseczkę jogurtową, która jest fantastyczna i fenomenalna. Miałam też w tamtym roku na wakacjach ich produkt do włosów. Tutaj mamy filtry. Ja chyba zdecyduję się na ten tutaj w tym brązowym opakowaniu z takim wykończeniem Sheer Glow. Wydaje się być to ciekawe, także spróbuję i chyba to będzie ten SPF na najbliższy czas. Na pewno też zabiorę go na wakacje. Jest to SPF z delikatnym tintem, natomiast to jest tint bardziej taki, powiedziałabym, lekko brązowy, ale oczywiście nie w kolorze skóry mojej. Nakłada się bardzo ładnie, w ogóle fenomenalnie pachnie ten SPF. On już się wchłonął? Poczekajcie, czy jestem ostra? On już się wchłonął! Nałożyłam już ten SPF na twarz. I powiem Wam szczerze, że jestem w ciężkim szoku, jak zajebisty jest ten filtr. Zdecydowanie jest to filtr z tintem. On ma kolor w sobie, natomiast to nie jest kolor taki, który zastąpi Wam, broń Boże, podkład czy coś takiego. To jest taki delikatny film nad skórze, nie klejące, przepiękne, błyszczące wykończenie, ale lekkość. On się wchłania w ogóle błyskawicznie. Wygląda super. Oczywiście to jest tylko, wiecie, pierwsze wrażenie. Ja potem Wam nagram, jak on się nosi w trakcie dnia. Albo wrzucę opis w opisie do filmu, bo to wiecie, może być różnie, ale na ten moment nie, naprawdę wygląda pięknie buzia i zostawia taki piękny błysk. Chciałam Wam powiedzieć o dwóch zapachach, dlatego że ja teraz ostatnio wykończyłam wszystkie zapachy, jakie miałam. Zazwyczaj mam 2-3 buteleczki, zużywam, dopiero wtedy kupuję nowe po jakimś czasie, nie gromadzę perfum w jakiejś takiej dużej ilości. I bardzo długi czas szukałam jakiegoś takiego fajnego zapachu, dwóch w zasadzie, jeden troszeczkę bardziej na dzień, drugi na wieczór. Zapachów, które by były w jakiś sposób urzekające, ja bardzo lubię ogólnie perfumy i staram się wyszukiwać takie najbardziej interesujące. I zakupiłam te dwie sztuki. Mamy tutaj Bottega, to jest Bottega Veneta Illusione, ten pomarańczowe opakowanie. Kasia jest zachwycona perfumami i jakością Bottegi, więc stwierdziłam, że skoro poleca, to ja też sobie powącham w drogerii. Powąchałam ten tutaj, on wygląda w ten sposób i stwierdziłam, że to będzie idealny zapach na lato. To jest 50 i mamy tu
absolutnie piękny, oczywiście ciężkawy i taki raczej mocniejszy zapach, to nie jest bardziej taki zapach, wiecie, jakiś ekstremalnie cytrusowy, bo on jest w dalszym ciągu troszeczkę ciężki, więc mamy tutaj takie cięższe klimaty, natomiast w połączeniu z nutami pomarańczy, czarnej porzeczki, bergamotki, ten zapach staje się naprawdę bardzo fajny na lato. Jest bardzo świeży, ale nie taki świeży, że myślicie od razu, że jest ulotny, taki trochę mydlany. To nie jest ta kategoria. To jest kategoria bardziej ciężkiego zapachu, ale z bardzo intensywną i wyczuwalną taką mandarynką, pomarańczą, klimatami zdecydowanie cytrusowymi. Tutaj, tak jak czytałam, głowa to jest czarna porzeczka, bergamotka, serce to figa, kwiat pomarańczy. I to są zdecydowanie takie grupy zapachów kwiatowo-korzenne, więc jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli to Wam odpowiada, to gorąco polecam i zapach jest bardzo trwały. Ja oczywiście zachowałam kartoniki, żeby tutaj Wam pokazać, natomiast stosowałam już kilka dni wcześniej go. Jest taki bardzo, bardzo przyjemny letni, ale głęboki, taki trójwymiarowy, nie taki płaski zapach, więc gorąco Wam polecam ten. Drugi zapach to jest w ogóle zapach, na który też Kasia zwróciła uwagę. Ostatnio nosiłam go w dzień i to jest Dolce Gabbana The Only One. Nosiłam go w trakcie dnia, chyba jak nagrywałyśmy i Kasia mówi, czym Ty pachniesz? To jakiś taki mega intensywny, fajny zapach. No i to są te perfumy. Zdecydowałam, że to będzie numer dwa na lato. Zdecydowanie perfumy ciężkie i powiedziałabym wieczorowe, chociaż zdarza mi się nosić je w trakcie dnia. To jest już grupa zapachów kwiatowych, zdecydowanie. Natomiast przez to, że tutaj mamy, z tego co czytałam, wanilię i patchouli, to jest niezwykle ciężki, słodkawy zapach. Taki kojarzący mi się z wieczorną randką. Słodki, waniliowy, ale przy tym też zdecydowanie te kwiatowe nuty się przebijają. Mamy tutaj też irys. Ja bardzo lubię, jak irys gdzieś tam się przebija w zapachach. Mamy też bergamotkę, fiołek, czyli kwiatowe klimaty. Natomiast patchouli i wanilia daje taką ekstremalnie głęboką bazę i to są bardzo piękne perfumy. Naprawdę świetnie się noszą, są bardzo trwałe i uważam, że będą idealnym uzupełnieniem takich, wiecie, letnich wieczorów. Także tak, dwie nowości, jeżeli szukacie i może zastanawiałyście się nad takimi polecajkami perfumowymi, no to zdecydowanie te dwa. Te